Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem angielski cydr z Lidla. Jest to Woodgate Scrumpy Apple Cider. Zrobione w Somerset. Bez sztucznych aromatów i bez żadnych prezerwatyw. 6% alkoholu, czyli dosyć mocny. Zawiera siareczkę i tyle o tym wiemy. Nic więcej nie piszą. Żadnej śmiesznej historii ani nic. Prościutko. Jest tani. Za 4 puszki 440 ml jest 2,89. Wychodzi 72 pensy za puszkę. Tanio. 6% to jest. 4% są droższe. Ok. Dosyć ciemny. Złoty kolor, idący w jasny bursztyn wręcz. Ładnie to wygląda, klarowny. Mocny zapach soku jabłkowego. Z takimi elementami funkowymi. Nieco czuć drożdże też. No ogólnie całkiem, powiedzmy taki domowy cydr. Całkiem przyjemnie. Dobrze. Spróbujmy. Wasze zdrowie. Dosyć wysokie nasycenie. Ale jest naprawdę bogaty. Taki mocny, jabłkowy sok. Cierpki. Wytrawny. Chociaż mózg tutaj chce podpowiadać, no to są jabłka, to jest soczek, to jest słodziutkie. Nie. To się troszkę nakłada, ale jest dosyć wytrawnie. Jest wytrawnie. Jak powiedziałem, lekka cierpkość. Bardzo fajne. Czuć troszkę te drożdże tutaj. I ma taki troszkę funkowy wydźwięk. Ale to jeszcze dodaje mu takiego charakteru właśnie domowego cydru. Jest przyjemnie. Naprawdę fajny. Jak na tą cenę, bardzo dobry. Oczywiście nie jest to najlepszy cydr na świecie, ale za 2,89 za 4-pak bardzo dobry. Naprawdę przyjemny. Fajnie się go pije. Bogaty smak. Dobry. Warto spróbować. Jeżeli tylko możecie, spróbujcie. Codzienny cydr? 6%? Trochę mocny, ale smaczny. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podoba. Tak jak podoba mi się ten cydr, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco, a przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. I oczywiście możecie przesłać to wideo swoim znajomym. Wasze zdrowie. Cześć.